takim kraju. Pierwsza cela, pierwsza miłość. Jak to rozumieć? Cela i miłość. Ach, chyba że podczas blokady siedziałeś w leningradzkim wielkim domu. No to jasne, bo temu właśnie zawdzięczasz życie, że tam cię wpakowano. Było to najlepsze miejsce w Leningradzie i nie tylko dla oficerów śledczych, którzy i mieszkali tam, i mieli gabinety w podziemiach, gdzie przenosili się podczas obstrzałów. To nie żarty, w Leningradzie nikt się w tym okresie nie mył. Twarze pokrywała czarna skorupa. A w wielkim domu aresztanci mieli gorący prysznic raz na 10 dni. No to prawda, tylko korytarze, gdzie stała straż, były ciepłe, cel nie ogrzewano, a jednak w celi był i czynny wodociąg i wychodek. Któż to w Leningradzie jeszcze miał? A chleba po 125 gramów, tak samo jak na swobodzie. No jeszcze raz dziennie zupa na końskiej padlinie i nawet polewka z kaszy. Pozazdrościł kot psiego życia. A karcer? A wieża? Nie, to nie dlatego. Nie dlatego. Siądzie człowiek, zmruży oczy, wspomni, w ilu celach odsiadywał swój wyrok. Nawet trudno policzyć. A w każdej ludzie, ludzie, ludzie. W jednej dwie osoby, w drugiej półtorej setki. W tej siedziałeś 5 minut, w owej całe długie lato. Ale zawsze ma swoją osobną pozycję w tym rachunku. Pierwsza cela, w której napotkałeś podobnych sobie, na taki sam los skazanych. Całe życie wspominać ją będziesz ze wzruszeniem, z jakim wspomina się chyba tylko pierwszą miłość. I tych ludzi, którzy dzielili z tobą powierzchnię podłogi i powietrze kamiennego sześcianu. W dniach, gdy musiałeś z zupełnie nowej strony spojrzeć na całe swoje życie. Tych ludzi wspomnisz jeszcze któregoś dnia jak najbliższą rodzinę. Zresztą w tamtych dniach oni tylko byli twoją rodziną. To, co przeżyłeś w pierwszej celi śledczej, nie da się porównać z niczym, co zaszło w twoim życiu przed tym i z niczym, co się zdarzyło później. Chociaż więzienia istniały przez tysiąclecia przed twoim urodzeniem i choćby tak samo długo miały istnieć w przyszłości, chciałby człowiek wierzyć, że krócej, ale jedyna i niepowtarzalna jest tylko ta cela, w której przechodziłeś śledztwo. Była może czymś nieznośnym dla ludzkiej istoty. Zawszawiona, zapluskwiona komórka bez okna, bez przewiewu, bez nar, z brudną polepą. Pudło zwane KPZ. Przy Radzie Gromadzkiej, przy milicji, na dworcu albo w porcie. KPZ i DPZ. To kamera albo dom predwaritielnego zakluczenia. Cela, dom dla zatrzymanych tymczasowo. To znaczy nie to więzienie, gdzie odsiaduje się wyrok, tylko wstępne, śledcze. Ich właśnie jest u nas najwięcej. W nich właśnie siedzi przeważająca masa. Pojedynka więzienia archangielskiego, gdzie szyby zamalowane są minią, aby wieczne światło Boże przenikało do celi tylko jako purpurowa poświata i żeby wiecznie tliła się 15-watowa żarówka pod sufitem. Albo pojedynki w mieście Choibalsan, gdzie na powierzchni 6 m2 siedziało was miesiącami 14. W takim ścisku, że podkurczone nogi zmieniało się na komendę. Albo jedna z lefortowskich cel psychicznych, powiedzmy 111, cała wymalowana na czarno, także z 25-watową żarówką palącą się całą dobę. Reszta, jak w każdej lefortowskiej celi, asfaltowa podłoga, pokrętło ogrzewania w korytarzu, w rękach nadzorców, a przede wszystkim wielogodzinny, rozdzierający ryk z kanału aerodynamicznego sąsiedniego Instytutu Lotnictwa. Ale człowiek nie jest w stanie uwierzyć, że to nieumyślnie. Ryk, przez który miska z kubkiem wibrują i zjeżdżają ze stołu. Ryk uniemożliwiający wszelką rozmowę. Można za to śpiewać na całe gardło. Nadzorca nie usłyszy. A kiedy ryk ustaje, przychodzi ulga, co najmniej tak bloga jak wolność. Ale przecież nie tę brudną podłogę,
Nie te mroczne ściany, nie odór kibla polubiłeś, tylko tych ludzi, z którymi na komendę zmieniałeś pozycję. To, co zaczęło się kołatać między waszymi duszami, ich słowa, tak czasem dziwne, i te myśli, tam właśnie narodzone, tak swobodne i płynne, do których jeszcze niedawno ani byś nie mógł się wspiąć, ani wznieść. A ileż cię to kosztowało, żeby znaleźć się wreszcie w tej pierwszej celi? Trzymali cię w jamie, albo w boksie, albo w piwnicy. Nikt ci ludzkiego słowa nie powiedział, nikt nie rzucił ludzkiego spojrzenia, tylko wydziobywali, co mogli, z twojego mózgu i z serca żelaznymi dziobami. Tyś krzyczał i jęczał, a oni tylko się śmiali. Przez tydzień albo i miesiąc byłeś samiuteńki wśród wrogów. Już żegnałeś się z rozsądkiem i z życiem. Już właziłeś na kaloryfer i starałeś się z niego skoczyć, aby rozbić głowę o żelazny stożek zlewu. I nagle czujesz, że żyjesz, że zaprowadzili cię tam, gdzie masz przyjaciół. I wraca ci rozum. Oto czym jest pierwsza cela. Czekałeś na nią, marzyłeś o niej prawie tak, jak o wolności, a tymczasem przerzucali cię z jamy do nory, z Lefortowa do jakiejś diabelskiej, mitycznej Suchanowki. Suchanowka jest właśnie tym najstraszniejszym więzieniem, jakie ma MGB. Jest postrachem takich jak my. Jej nazwę wymawiają śledczy ze złowieszczym sykiem. Kto zaś tam był, od tego człowiek nic nie wydobędzie. Albo plotą piąte przez dziesiąte, albo nie ma ich wśród żyjących. Suchanowka to dawna pustelnia z czasów Katarzyny. Dwa oddziały karny i śledczy, 68 cel. Wiozą tam ludzi z sukami 2 godziny i niewielu wie, że to więzienie dzieli tylko kilka kilometrów od leninowskich górek i od dawnego majątku Zinaidy Wołkońskiej. Miejscowość pod Moskwą, gdzie zmarł Lenin. Pięknie tam dookoła. Aresztanta zaraz po przyjęciu ogłusza się tam stojącym karcerem. Tak przy tym wąskim, że jeśli człowiek nie ma siły długo stać, to jedno mu zostaje zwis na opartych o mur kolanach. W takim karcerze trzymają człowieka nawet ponad dobę, żeby spokorniał. Wikt w Suchanowce jest tak smaczny i delikatny, że nigdzie w MGB nie ma lepszego, ponieważ przynoszą jedzenie z pobliskiego domu wypoczynkowego architektów. Nie mają dla tej swojej nierogacizny oddzielnej kuchni. Ale to, co spożywa jeden architekt, więc i kartofelki smażone, i befsztyczki, tu dzielą między 12 ludzi. Dlatego właśnie człowiek tu nie tylko zawsze jest głodny, jak to bywa gdzie indziej, ale jeszcze boleśnie rozjątrzony. Cele są tam podwójne, ale więźniów śledczych rozmieszcza się zwykle pojedynczo. Cele mają powierzchni 1,5 metra na 2, a ściślej 156 na 209 centymetrów. Skąd to wiadomo? To przykład triumfu myśli technicznej i silnej duszy, której Suchanowka nie złamała. Obliczył to Aleksander Dolgan. Nie chciał oszaleć ani załamać się, dlatego starał się robić jak najwięcej obliczeń. W Lefortowie liczył kroki, przeliczał je na kilometry. Starał się przypomnieć sobie, ile według mapy jest kilometrów od Moskwy do granicy, ile potem do oceanu, przez całą Europę, ile wreszcie kilometrów szerokości ma Ocean Atlantycki. Miał jeden bodziec, myślą wrócić do domu, do Ameryki. I gdy po roku pobytu w lefortowskiej pojedynce wzięto go do Suchanowki, był właśnie na dnie Atlantyku. Tu rozumiejąc, że mało kto będzie mógł opowiedzieć o tym więzieniu, wszystko co tu piszemy on nam opowiedział, znalazł sposób na wymierzenie celi. Na dnie miski więziennej znalazł wysztancowaną cyfrę ułamkową 10 na 22 i domyślił się, że 10 oznacza średnicę dna, 22 średnice okola miski. Następnie wyciągnął nitkę z ręcznika, zrobił miarkę i wszystko wymierzył. Następnie zaczął ćwiczenia w sztuce spania na stojąco. Jak wykorzystać stołek do podparcia kolana
i jak sprawić na strażniku wrażenie, że oczu się nie zamyka. Udało mu się wypracować metodę i tylko dlatego nie zwariował. Ryumin przez miesiąc nie dawał mu spać. W kamienną podłogę wpuszczone są dwa okrągłe stołki, jakby pieńki, i na każdy z tych pieńków, jeśli strażnik otworzy angielski zamek w ścianie, opada z muru na 7 nocnych godzin, to znaczy na godziny śledztwa, bo we dnie w ogóle nie ma przesłuchań, półka ze słomianym siennikiem, dobrym dla dziecka. We dnie stołek jest wolny, ale siadać na nim nie wolno. Ponadto na 4 pionowych rurach leży stół jak deska do prasowania. Wywiecznik w oknie jest zawsze zamknięty, tylko rankami strażnik otwiera go bosakiem. Malutkie okno ma szybę ze szkła pancernego. Nie ma żadnych spacerów. Wyjście do wychodka tylko raz o 6 rano. To znaczy wtedy, kiedy żaden żołądek jeszcze tego nie wymaga. Wieczorem to nie jest dozwolone. Na każdy odcinek składający się z 7 cel przypada 2 strażników. Dlatego Lipko zerka na człowieka tak często, ile trzeba strażnikowi na przejście obok dwojga drzwi ku trzecim. Na tym właśnie polega zadanie milczącej słuchanowki. Nie dać człowiekowi ani minuty snu, ani minuty własnego życia. Ma zawsze być obserwowany i zawsze czuć się w cudzych rękach. Ale jeśli już wyszedłeś zwycięsko z pojedynku z Oblendem i uniknąłeś wszystkich pułapek samotności, to zasłużyłeś sobie na swoją pierwszą celę i teraz dusza ci się w niej rozpręży. Jeśli zaś szybko się poddałeś, jeśli ugiąłeś się i wszystkich wydałeś w ich ręce, to teraz też już dojrzałeś do swojej pierwszej celi. Chociaż lepiej byłoby dla ciebie, gdybyś nie dożył tej szczęsnej chwili i skonał gdzieś w piwnicy jako zwycięzca, co nie podpisał ani kartki. Teraz pierwszy raz tutaj zobaczysz nie wrogów swoich. Teraz zobaczysz pierwszy raz innych żywych ludzi, którzy towarzyszą ci w drodze i których możesz objąć wspólnym dla nich i dla ciebie słowem my. Tak, to słowo, którym może gardziłeś na swobodzie, bowiem zastępować miało twoje ja. My wszyscy jak jeden mąż, my wyrażamy nasze święte oburzenie, my domagamy się, my przysięgamy. Teraz daję ci poznać swój słodki smak. Nie jesteś sam na świecie. Są jeszcze na nim rozumne, obdarzone duszą istoty. Ludzie. Jeśli to było w wielkim domu w Leningradzie, podczas blokady, to może nawet ludożercy, ci, co jedli z głodu ludzkie mięso i handlowali ludzką wątrobą z kostnic szpitalnych. Nie wiedzieć czemu, trzymano ich w MGB razem z politycznymi. Rozmaite dolegliwości jako dodatek do starych więziennych rygorów wprowadzane były w więzieniach wewnętrznych GPU, NKWD, KGB stopniowo. Ci, którzy siedzieli w początku lat 20., nie znali jeszcze tej metody. Zresztą światło gasiło się wtedy na noc po ludzku, ale światło przestano gasić w myśl logicznej zasady, żeby móc widzieć więźniów w nocy o każdej godzinie. A kiedy zapalano je tylko przy kontroli, to było jeszcze gorzej. Ręce zaś kazano trzymać na kołdrze, rzekomo po to, aby więzień nie mógł udusić się pod kołdrą, uchylając się w ten sposób od sprawiedliwego śledztwa. Przy kontrolnym badaniu okazało się, że człowiekowi zimą zawsze chce się tę rękę schować, ogrzać. I dlatego chwyt ten został wprowadzony na stałe. Po 4 dobach mojego pojedynku ze śledczym, doczekawszy się, abym położył się po apelu w moim elektrycznym, oślepiającym boksie, nadzorca zaczął otwierać moje drzwi. Słyszałem to, ale chciałem z głową na poduszce wyobrażać sobie, że już śpię. Przynajmniej przez 3 sekundy dzielące mnie od okrzyku „Wstawać na przesłuchanie!”. Jednak tym razem nadzorca jakby się pomylił. „Wstawać! Zabrać pościel!”. Zbity z tropu i rozżalony, bo to była chwila bezcenna, owinąłem stopy onucami, wzułem buty, wdziałem płaszcz, zimową czapkę i wziąłem w objęcia więzienny materac. Na palcach, cały czas dając mi znaki, abym nie robił hałasu, strażnik poprowadził mnie cichym jak grób korytarzem 3. piętra łubianki
wzdłuż rzędu lustrzanych numerów na drzwiach cel i oliwkowych klapek na Judaszach, po czym otworzył mi celę numer 67. Przestąpiłem próg i drzwi natychmiast zamknęły się za mną. Chociaż po wieczornym dzwonku minął dopiero kwadrans, ale czas przeznaczony tylko na sen dla więźniów śledczych tak jest kruchy, niepewny i tak go mało, że mieszkańcy 67. celi w momencie mojego nadejścia już spali na swoich metalowych łóżkach, trzymając ręce na kołdrach. Skrzyp otwieranych drzwi sprawił, że wszyscy trzej wzdrygnęli się natychmiast i podnieśli głowy. Oni też wyczekiwali, kogo dziś wezwą na przesłuchanie. I te trzy głowy poderwane z przestrachem, te trzy niegolone, wymięte, wybladłe twarze wydały mi się tak ludzkie, tak miłe, że zastygłem, obejmując materac i uśmiechając się, jakby mnie kto uszczęśliwił. Oni też się uśmiechali. I jak też człowiek zdążył zapomnieć o podobnym wyrazie twarzy, a wszystkiego tydzień minął. — Z wolności? — zapytali mnie. To zwykle pierwsze pytanie zadawane nowicjuszowi. — Nie — odpowiedziałem. To zwykle pierwsza odpowiedź nowicjusza. Chodziło im o to, że na pewno aresztowany byłem niedawno, a więc przychodzę z wolności. Ja zaś po 96 godzinach śledztwa wcale nie uważałem, że przychodzę z wolności, bo to czy nie jestem już doświadczonym aresztantem? A jednak byłem przybyszem z wolności. I staruszek bez brody o czarnych, bardzo ruchliwych brwiach już wypytywał mnie o wojenne i polityczne nowiny. Niebywałe. Chociaż były to ostatnie dni lutego, ale oni nic nie wiedzieli ani o konferencji w Jałcie, ani o odcięciu Prus Wschodnich, ani w ogóle o naszym natarciu pod Warszawą w połowie stycznia, ani nawet o grudniowym, żałosnym odwrocie aliantów. W myśl instrukcji więzień śledczy nie powinien nic wiedzieć o świecie zewnętrznym i oto oni niczego nie wiedzieli. Gotów byłem północy snuć im teraz moje relacje z taką dumą, jakby wszystkie zwycięstwa i okrążenia były moim własnym udziałem. Ale dyżurny strażnik wniósł właśnie łóżko dla mnie i trzeba było rozstawić je bez hałasu. Pomagał mi chłopak w moim wieku, też wojskowy. Jego lotniczy fręcz i pilotka wisiały na słupku łóżka. Zagabnął mnie on jeszcze wcześniej niż staruszek, ale nie chodziło mu o wojnę, tylko o tytoń. Ale pomimo, że dusza mi się rwała do moich nowych przyjaciół i mimo, że tak mało padło słów w ciągu paru minut, czymś obcym mi powiało od tego rówieśnika i towarzysza bojów, więc zamknąłem się przed nim raz na zawsze. Jeszcze nie znałem słów kapuś, czyli kwoka, ani tego, że w każdej celi powinna być chociaż jedna. Jeszcze w ogóle nie zdążyłem zdać sobie sprawy, że ten człowiek, Kramarenko, jakoś mi się nie podoba. A już poszła w ruch we mnie wewnętrzna fotokomórka, magiczne oko, co sprawiło, że na zawsze zamknąłem się przed tym człowiekiem. Nie wspominałbym o tym wypadku, gdyby był odosobniony. Ale działanie tego wewnętrznego oka magicznego wkrótce już ze zdziwieniem, radością i lękiem odkryłem w sobie jako stałą, naturalną właściwość. Mijały lata, leżałem na tych samych marach, naszerowałem w tym samym szeregu, pracowałem w tych samych brygadach z wieloma setkami ludzi i zawsze to tajemnicze oko magiczne, którego istnienie nie było żadną moją zasługą, wprawiało się samo w ruch, zanim jeszcze pomyślałem o nim. Zaczynało działać na widok ludzkiej twarzy, oczu, przy pierwszych dźwiękach głosu i albo kazało mi się otwierać przed tym człowiekiem na oścież, albo tylko uchylać mu szparki, albo zamykać się na głucho. Było to zawsze przeczucie tak nieomylne, że wszystkie gorączkowe zabiegi pełnomocników operacyjnych dookoła werbunku konfidentów zaczęły mi się wydawać mysią krzątaniną. Przecież to, że człowiek podjął się roli zdrajcy, zawsze odbija się wyraziście na twarzy, w głosie. Niektórzy osiągnęli już, zdawałoby się, wyjątkową zręczność w kamuflażu, a jednak coś nieczystego wychodzi na jaw. I odwrotnie, moje oko magiczne pozwalało mi rozpoznawać tych,
którym od pierwszej chwili znajomości można dać zajrzeć w największą głąb i zwierzyć tajemnice, za które ścina się lby. Mam za sobą 8 lat więzienia, 3 lata zesłania, jeszcze 6 lat nielegalnego pisarstwa. Nie były to wcale lata bardziej bezpieczne i w ciągu tych całych 17 lat zwierzałem się nieostrożnie 10 ludzi i ani razu się nie potknąłem. Nigdzie nie czytałem o czymś podobnym i to, co tu piszę, przeznaczone jest dla amatorów psychologii. Wydaje mi się, że takie wewnętrzne dyspozycje ma wielu z nas, ale jako wychowankowie epoki racjonalizmu i techniki lekceważymy tę cudowną właściwość i nie pozwalamy jej się w nas rozwinąć. Łóżko zostało rozstawione i już zabierałem się do opowieści, oczywiście szeptem i należąco, żeby od razu nie przenieść się z tych wygód do karceru, gdy trzeci nasz współtowarzysz, średniego wieku, ale z białymi igiełkami siwych włosów na ostrzyżonej głowie, patrzący na mnie niezupełnie przychylnie, powiedział z surowością zdobiącą ludzi północy: jutro noc jest do spania. I to było najrozsądniejsze. Każdego z nas w każdej chwili mogli wyrwać na przesłuchanie i trzymać tam do 6 rano, kiedy śledczy pójdzie spać. A tu już spać nie będzie wolno. Jedna noc spokojnego snu ważniejsza była od losów planety. Obecność jeszcze jednego szkopułu, nie od razu wyczuwalną, stwierdziłem już po kilku pierwszych zdaniach mojej relacji, że nastąpiła tu, po aresztowaniu każdego z nich, generalna zmiana znaków arytmetycznych, czy też rotacja wszystkich pojęć o 180 stopni. I że to, co z takim upojeniem zacząłem im opowiadać, być może dla nas wcale nie było takie wesołe. Obrócili się na bok, zasłonili chusteczkami oczy przed blaskiem 200-watowej żarówki, okręcili ręcznikami rękę leżącą na kołdrze, drugą podkurczyli chytrze i zapadli w sen. A ja leżałem w świątecznym nastroju. Jestem wśród ludzi. Godzinę temu nie mogłem przecież wcale liczyć na spotkanie z kimkolwiek. Mogłem zakończyć życie z kulą w potylicy. Śledczy cały czas mi to obiecywał, nie widząc przedtem nikogo. Wisiało nade mną po dawnemu śledztwo. Ale na jak daleki plan odstąpiło? Jutro ja będę opowiadał nie o swojej sprawie, to jasne. Jutro oni też będą opowiadać, co za ciekawy dzień będzie jutro, chyba jeden z najciekawszych w życiu. Ta świadomość zrodziła się we mnie bardzo wcześnie i była bardzo jasna, że więzienie to nie jest przepaść, tylko najważniejszy w moim życiu przełom. Każda drobnostka w celi mnie interesowała, gdzie też senność się podziała i kiedy lipo na mnie nie zerka, ukradkiem się rozglądam. O, u góry jednej ze ścian jest niewielkie wgłębienie na 3 cegły i wisi na nim granatowa płócienna sztorka. Już mi zdążyli powiedzieć, że to okno, owszem. W tej celi jest okno, a sztorka służy do zaciemnienia przeciwlotniczego. Jutro błyśnie więc słabiutkie światło dzienne, a w południe na kilka minut zgaszą oślepiającą lampę. Jak to wiele znaczy, spędzać czas przy świetle dziennym. Jest jeszcze w celi stół. Miejsce najbardziej widoczne zajmują na nim szachy, imbryk, stosik książek. Jeszcze nie wiedziałem, dlaczego najbardziej widoczne. Okazuje się, że tego też wymaga łubiański regulamin. Przy cominutowej kontroli strażnik powinien widzieć, że nikt nie nadużywa tych darów administracji, że imbrykiem nie kuje ścian, że nie łyka figur szachowych, aby załatwić rachunki z życiem i pozbawić ZSSR obywatela, że nie podpala książek w zamiarze obrócenia więzienia w popiół. Własne zaś okulary aresztantów uznane są za narzędzie tak niebezpieczne, że nawet na stole nie wolno im leżeć w nocy. Administracja konfiskuje je do rana. Jakie wygodne życie! Szachy, książki, sprężynowe łóżka, solidne materace, czysta bielizna. Toż nie pamiętam, żebym tak sypiał w ciągu całej wojny. Froterowana posadzka, prawie 4 kroki dla spacerów od okna do drzwi. Nie,
Czy to centralne więzienie polityczne, czy może jakieś sanatorium? I pociski nie lecą ci na łeb. Przypomniałem sobie ten ich wysoki łopot nad głową, albo narastający świst i grzmot wybuchu. I jak tkliwie pogwizdują miny. I jak wszystko dygoce, kiedy łupną cztery centnary krowy. Przypomniałem sobie zgniłą pluchę za Ostrudą, gdzie mnie aresztowano i gdzie nasi dotychczas mieszają błoto i mokry śnieg, aby nie wypuścić Niemców z kotła. Czort z wami, nie chcecie, żebym wojował, to się obejdzie. Wśród wielu utraconych wzorców utraciliśmy jeszcze i taki. Przykład nieugiętego hartu, zostawiony nam przez ludzi, którzy przed nami mówili i pisali po rosyjsku. Dziwne, że nie zostali oni prawie opisani w naszej literaturze przedrewolucyjnej. Widzieli oni zbyt wiele, aby upodobać sobie tylko jedno. Dążyli do wysokich celów zbyt żarliwie, aby mocną stopą trzymać się ziemi. W organizmach społecznych przed samym ich upadkiem pojawia się czasem taka mądra warstwa ludzi myślących. Nic więcej, tylko myślących. Jak też ich wyśmiewano. Innego też się przezwiska nie doczekali, jak zgniłki. Aż strach powiedzieć, ale w Wigilię lat 70. naszego wieku znów tacy ludzie wynurzają się, to zadziwiające. Prawie, że nie można było mieć na to nadziei. Ludzie ci byli jak kwiat przedwcześnie rozkwitły, o zbyt rzadkim zapachu, dlatego rzucono ich pod kosiarkę. W życiu osobistym byli oni szczególnie niezaradni. Nie umieli ani zginać karku, ani udawać, ani szukać zgody. Co słowo, to własne zdanie, poryw, protest. Takich właśnie kosiarka najłatwiej kosi. Takich właśnie sieczkarnia najchętniej siecze. Przechodzili oni przez te same cele. Ale ściany cel, tyle już razy odzierane z tapet, tynkowane, bielone i malowane, otóż ściany cel nie oddawały nam niczego, co im przeszłość powierzyła. Przeciwnie, nawet same one nadstawiały swoje mikrofony, żeby tylko nas podsłuchać. O dawnych mieszkańcach tych cel, o rozmowach, które tu prowadzono, o myślach, z którymi szło się stąd pod mur albo na Sołowki, nigdzie niczego nie napisano, nie powiedziano i takiego tomu, który wart byłby 40 wagonów naszej literatury, zapewne już nikt nie napisze. Ci zaś, którzy jeszcze są wśród żywych, opowiadają nam rozmaite blachostki, że dawniej były tu drewniane prycze z siennikami, że zanim jeszcze na okna nałożono blince, szyby już były zasmarowane wapnem z dołu do samej góry jeszcze w 1920 roku. A blince w 1923 roku już były na pewno, a myśmy zgodnie przepisywali je Berii. Do rozmów metodą pukania w ściany podobno jeszcze w latach 20. odnoszono się tolerancyjnie. Jakoś jeszcze utrzymywała się ta niedorzeczna tradycja z carskich czasów, że więzień, jeśli sobie nie postuka, to co pocznie? I jeszcze, że przez całe lata 20. wszyscy strażnicy tutejsi byli Łotyszami, widocznie z tego dawnego pułku strzelców łotewskich, i że jedzenie roznosiły rosłe łotyszki. Błahostki błahostkami, a jest nad czym podumać. Co do mnie, to pobyt w tym głównym więzieniu politycznym związku bardzo mi był potrzebny. Dobrze w końcu, że mnie tu przywieziono. Myślałem dużo o Bucharinie. Chciałem móc sobie to wszystko wyobrazić. Wrażenie jednak mieliśmy takie, że kosa uszczknęła nas jakby już z ubocza i że nadawaliśmy się do byle okręgowego więzienia wewnętrznego. A tu za wysokie progi. Ale z tymi, których tu zastałem, nie można było się nudzić. Było kogo posłuchać, było kogo porównać z innymi. Tego starego z ruchliwymi brwiami, zresztą mając 63 lata, trzymał się on wcale nie jak stary, zwano Anatol Ilicz Fastenko. Był wielką ozdobą naszej łubiańskiej celi. I jako strażnik starych rosyjskich tradycji więziennych i jako żywa kronika rosyjskich rewolucji. To, co miał w pamięci, nadawało jakby większy wymiar temu, co się stało i co się teraz działo. Tacy ludzie nie tylko bardzo się liczą w celi, ale w całym społeczeństwie bardzo ich brak. Nazwisko Fastenki
wyczytaliśmy w tejże celi, wertując książkę o rewolucji 1905 roku. Fastenko był socjaldemokratą od tak dawna, że już chyba przestawał nim być. Swój pierwszy wyrok dostał jako młody jeszcze człowiek w 1904 roku, ale na mocy manifestu z 17 października 1905 był puszczony wolno. Któż z nas nie nauczył się na szkolnej ławie albo nie wykuł według krótkiego kursu historii WKPB, że ten prowokacyjny i podły manifest był kpiną z wolności, że car wydał rozkaz wolność dla martwych, żywych do aresztu. Ale ten epigramat kłamie. Na mocy manifestu zezwalało się na istnienie wszystkich partii politycznych, zwołano dumę, amnestię dano zaś uczciwą i najszerszą z możliwych. Inna rzecz, że była ona wymuszona. A mianowicie na jej podstawie zwolniono ni mniej, ni więcej tylko wszystkich więźniów politycznych bez wyjątku i niezależnie od wyroku. Tylko kryminaliści mieli siedzieć dalej. Stalinowska zaś amnestia z lipca 1945 roku, co prawda nie była wymuszona przez nikogo, miała dokładnie odwrotne działanie. Wszyscy polityczni zostali na jej mocy w więzieniu. Interesujące było jego opowiadanie o przebiegu tej amnestii. W tych latach rzecz jasna nikt jeszcze nie miał pojęcia o żadnych blincach na więziennych oknach i z cel więzienia w Białej Cerkwi, gdzie Fastenko siedział, aresztanci mogli sobie dowoli patrzeć na podwórzec więzienny, na wchodzących i wychodzących, na ulicę, a więc też porozumiewać się krzykiem, z kim chcieli. I oto już 17 października, dowiedziawszy się z depesz o amnestii, wolni zawiadomili o tym więźniów. Politycznie rozpoczęli radosny raban, zabrali się do wybijania szyb i wyłamywania drzwi, żądając od naczelnika więzienia, by ich natychmiast wypuścił na wolność. Może kogoś z nich zaraz skopano po pysku, wsadzono do karceru. Może jakąś celę pozbawiono za to książek albo prawa zakupów w kantynie, bynajmniej. Skołowany naczelnik więzienia biegał od celi do celi i prosił: panowie, błagam was, trochę rozsądku. Ja przecież nie mam prawa wypuścić was na podstawie telegraficznej wiadomości. Powinienem dostać rozporządzenie bezpośrednio od moich zwierzchników z Kijowa. Ja bardzo was proszę, będziecie jednak musieli spędzić tu jeszcze tę noc. I rzeczywiście zatrzymano ich po barbarzyńsku na całą dobę. Po stalinowskiej amnestii, jak będzie jeszcze o tym mowa, amnestionowanych trzymano jeszcze po 2-3 miesiące, zmuszając dalej do charówki i nikomu się to nie wydawało bezprawiem. Po odzyskaniu wolności Fastenko i jego towarzysze natychmiast włączyli się do rewolucji. W 1908 roku Fastenko dostał 8 lat katorgi, co oznaczało 4 lata w kajdanach i 4 lata na zesłaniu. Pierwsze 4 lata odsiedział w sewastopolskim centralniaku, gdzie notabene miała właśnie w tym okresie miejsce masowa ucieczka więźniów, zorganizowana z zewnątrz wspólnym staraniem rewolucyjnych partii, eserów, anarchistów i socjaldemokratów. Wybuch bomby zrobił w murze więziennym wyłom na dobrego jeźdźca i ze 20 więźniów, nie wszyscy, którzy mieli chęć, jedynie wyznaczeni do ucieczki przez własne partie i jeszcze w więzieniu zaopatrzeni przez strażników, pistolety, rzuciło się do werwy. Wszyscy uciekli prócz jednego. Anatol Fastenko dostał zaś rozkaz od RSDPRR, by nie uciekał, lecz starał się odwrócić uwagę nadzorców, robiąc zamęt. Za to na zesłaniu nad Jenisejem nie strawił wiele czasu. Konfrontując relacje jego, a także innych ocalałych, ze znanym szeroko faktem, że nasi rewolucjoniści całymi setkami uciekali z zesłania i przeważnie za granicę, dojść można do wniosku, że z carskiego zesłania nie uciekali tylko leniwi, takie to było proste. Fastenko uciekł, to znaczy po prostu wyjechał bez paszportu z miejsca osiedlenia. Pojechał do Władywostoku, licząc, że jakiś znajomy pomoże mu tam dostać się na okręt. Z jakichś powodów rzecz się nie udała. Wówczas dalej bez paszportu Fastenko spokojnie przejechał pociągiem całą macierz Rosję i zajechał aż na Ukrainę. Tam dostał cudzy paszport i wyruszył w drogę ku austriackiej granicy, chcąc ją przekroczyć. Przedsięwzięcie to było tak mało ryzykowne i tak słaby był oddech pogoni, który mógł czuć na karku Fastenko, że posunął się on do zdumiewającej lekkomyślności.
Na granicy już po oddaniu policjantowi paszportu Fastenko nagle sobie uświadomił, że nie pamięta swego nowego nazwiska. Co tu robić? Pasażerów było ze 40, a policjant już je zaczął wywoływać. Fastenko znalazł sposób, udał, że śpi. Słyszał, jak rozdano wszystkie już paszporty i jak kilka razy wywołano nazwisko Makarow. Ale jeszcze nie miał pewności, że to chodzi o niego. Wreszcie pies łańcuchowy carskiego reżimu pochylił się nad działaczem podziemia i delikatnie trącił go w ramię. Panie Makarow, proszę, tu jest pański paszport. Fastenko pojechał do Paryża. Tam poznał Lenina, Łunaczarskiego i pełnił przy partyjnej szkole w Longjumeau jakieś gospodarcze obowiązki. Jednocześnie uczył się po francusku, rozglądał się po świecie i jakoś go zaczęło ciągnąć dalej w ten świat. Przed wojną przeniósł się do Kanady, był tam robotnikiem, znalazł się także w Stanach Zjednoczonych. Pełne swobody i dostatku życie w tych krajach zdumiało Fastenkę. Doszedł do przekonania, że żadnej rewolucji proletariackiej nigdy tam nie będzie i nawet myślał już, że chyba wcale jej tam nie trzeba. A tymczasem w Rosji doszło, wcześniej niż się by kto spodziewał, do wyczekiwanej rewolucji i wszyscy zaczęli wracać. I tu przyszła jeszcze jedna rewolucja. Fastenko już nie czuł w sobie dawnego zapału do tych przewrotów, ale wrócił posłuszny temu prawu, które zmusza do przelotów ptaki. Wkrótce po nim wrócił do Rosji poznany w Kanadzie były marynarz z pancernika Patiomkin, który uciekł za ocean i został tam bogatym farmerem. Marynarz sprzedał całą swoją farmę razem z bydłem, zabrał pieniądze i nowiutki traktor i przyjechał do ojczyzny, by pomagać w budowie upragnionego socjalizmu. Zapisał się do jednej z pierwszych komun i oddał jej swój traktor. Posługiwał się nim byle kto i byle jak, to też rychło go zniszczono. Sam zaś marynarz ujrzał wszystko w zupełnie innym świetle, niż to sobie wyobrażał przez 20 lat. Rozkazy wydawali ludzie, którzy nie mieli w ogóle żadnych kompetencji i kazali robić to, co gospodarny farmer mógł uznać tylko za dziką bezmyślność. Prócz tego opadł tu z ciała i poniszczył już swoje ubrania. A mało co zostało z kanadyjskich dolarów po wymianie na papierowe ruble. Wybłagał więc, by wypuszczono go razem z rodziną. Wyjechał za granicę tak samo bez grosza, jak wtedy, gdy uciekł po buncie na Patiomkinie. Przeciął ocean jako marynarz, na bilet pieniędzy nie było, a w Kanadzie zaczął od nowa jako parobek. Jeszcze wtedy wielu rzeczy w tym Fastence nie potrafiłem zrozumieć. Omalże najciekawszym i najważniejszym jego rysem było dla mnie, że znał on osobiście Lenina, ale napomykał o tym zupełnie bez zapału. Moje nastroje wyglądały wtedy mniej więcej tak. Ktoś w celi zwrócił się do Fastenki, używając samego tylko imienia od ojcowskiego. To jest po prostu Ilicz, czy ty dziś wynosisz kibel? Uniosłem się gniewem. Jakbym był osobiście dotknięty, wydawało mi się to bluźnierstwem. I nie tylko w tym kontekście, ale w ogóle bluźnierstwem dla mnie było nazywanie Iliczem kogokolwiek prócz jednego człowieka na świecie. Przez to też Fastenko nie mógł mi jeszcze objaśnić wielu rzeczy tak, jakbym sobie życzył. Mówił mi jasno po rosyjsku, nie czyń sobie bożyszcz, a ja nie rozumiałem. Widząc moją skłonność do entuzjazmu, powtarzał mi uporczywie nie jeden raz, jesteś matematykiem, grzeszysz, zapominając słów Kartezjusza, wszystko podawać w wątpliwość. Wszystko podawać w wątpliwość. Jak to wszystko? No tak, wszystko. Wydawało mi się, że podałem już dosyć, że tego starczy. Albo tak mówił, starych katorżników politycznych prawie już nie ma. Ja jestem już jednym z ostatnich. Starych katorżników wszystkich zlikwidowano, a nasz związek rozpędzono jeszcze w 30 latach. A dlaczego? A żebyśmy nie zbierali się i nie debatowali. I chociaż te proste słowa, wypowiedziane spokojnym tonem, powinny były wzbić się do nieba, rozbijając po drodze szyby, zrozumiałem je tylko jako jeszcze jeden dowód przestępstw Stalina. Smutny fakt, ale bez korzeni. Jest zupełnie pewne, że nie wszystko, co wpada nam w ucho,
trafia aż do świadomości. To, co za mało odpowiada naszym nastrojom, ulatnia się w uszach czy gdzieś dalej, ale się ulatnia. I chociaż pamiętam dobrze liczne opowieści Fastenki, ale jego argumenty rozumowe mogą wywołać tylko mgliste wspomnienia. Wymieniał mi różne książki, które bardzo radził kiedyś na wolności zdobyć i przeczytać. Nie mając już z uwagi na wiek i zdrowie nadziei, by wyjść stąd żywym, pocieszał się nadzieją, że ja kiedyś te myśli sobie przyswoję. Zapisywać nie było można, zapamiętać i tak trzeba było w życiu więziennym sporo. Mimo to zachowałem w pamięci nazwiska odpowiadające bardziej moim ówczesnym gustom. Niewczesne rozmyślania Gorkiego. Bardzo wysoko stawiałem wtedy Gorkiego. Przecież nad wszystkimi rosyjskimi klasykami górował tym, że był klasykiem proletariackim. I Rok w ojczyźnie Plechanowa. Gdy Fastenko wrócił do Rosji, to przez szacunek dla jego dawnych zasług w pracy nielegalnej bardzo pchano go w górę i mógł był zająć ważne stanowisko, ale nie chciał. Przyjął skromną posadę w wydawnictwie Prawdy, potem jakąś jeszcze skromniejszą. Wreszcie przeniósł się do Trustu Moskiewskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i tam pracował już całkiem w kątku. Dziwiłem się, czemu tak się uchylał. Odpowiedział mi zdaniem, którego nie zrozumiałem. Starego psa nie przyzwyczaisz do łańcucha. Zrozumiawszy, że nie da się już nic zaradzić, Fastenko chciał się po prostu uchować, rzecz ludzka. Już przeszedł na cichą, skromną emeryturę, nie dla zasłużonych, bynajmniej, bo to mogło pociągnąć za sobą stwierdzenie, że znał blisko wielu już rozstrzelanych. I w ten sposób może by dociągnął do 1953 roku. Ale na nieszczęście aresztowano jego sąsiada ze wspólnego mieszkania, wiecznie zalanego hulakę, pisarza Sołowiowa, który gdzieś po pijanemu przechwalał się, że ma pistolet. Pistolet zaś to koniecznie musi być terror, a Fastenko z jego socjaldemokratyczną przeszłością był wykapanym terrorystą. No i teraz śledczy wmawiał mu działalność terrorystyczną, a zarazem służbę we francuskim i kanadyjskim wywiadzie, a zatem również w carskiej ochronie w charakterze konfidenta. Ulubiony motyw Stalina każdemu aresztowanemu staremu towarzyszowi partyjnemu i w ogóle byłym rewolucjonistom zarzucać służbę w carskiej ochronie. Czy to wynik bezgranicznej podejrzliwości, a może jakiś głos wewnętrzny przez analogię? I w 1945 roku syty śledczy zarabiał na sutą swoją garzę, wertując całkiem serio akta z archiwów prowincjonalnych komend żandarmerii i pisząc całkiem na serio protokoły przesłuchań dotyczące konspiracyjnych haseł, podpunktów i zebrań z 1903 roku. A żona, staruszka, dzieci nie mieli, co dziesiąty dzień według przepisu przekazywała Anatolowi Iliczowi takie paczki, na jakie ją było stać. 300-gramowy kawałek czarnego chleba, przecież kupowano go na bazarze i kosztował 100 rubli kilo, i tuzin gotowanych, obranych, a przy rewizji jeszcze przekłutych szydłem ziemniaków. I na widok tych biednych, naprawdę świętych przesyłek serce się rwało. To było wszystko, co się należało człowiekowi za 63 lata rzetelności i rozterek. Cztery łóżka w naszej celi nie zajmowały całej przestrzeni. Zostawało miejsce na stół. Ale kilka dni po moim przybyciu podrzucono nam jeszcze piątego i postawiono łóżko w poprzek. Nowicjusza sprowadzono godzinę przed pobudką, w porze snu najsłodszego, przenikającego aż do szpiku. I trzech z nas nie uniosło nawet głów, tylko Kramarenko zerwał się, żeby zdobyć trochę tytoniu, a być może także materiału dla śledczego. Zaczęli rozmowę szeptem. Staraliśmy się nie słuchać, ale nie sposób było nie słyszeć szeptu przybysza. Taki był głośny, wytężony i nawet bliski płaczu, że od razu się wyczuwało, iż niezwyczajne nieszczęście znalazło się w naszej celi. Nowy dopytywał się, czy często rozstrzeliwują.
Mimo to, nie odwracając głowy, zwróciłem im uwagę, żeby zachowywali się ciszej. Kiedy zaś po pobudce zerwaliśmy się wszyscy razem, za wylegiwanie się groził karcer, to zobaczyliśmy generała. To znaczy, nie miał żadnych dystynkcji, nawet sprutych czy odkręconych, nawet naszywek, ale drogi French, miękki płaszcz, cała postać, no i oblicze. Nie, to na pewno był generał, typowy generał i nawet niechybnie generał ekstra klasy, nie jakiś tam generał major. Był niewysoki, krzepki, o bardzo masywnym korpusie, szerokich barach, o twarzy opasłej, ale ta nażarta otyłość nie dodawała mu wcale dobrodusznej przystępności, tylko znaczenia. Świadczyła o przynależności do wyższej sfery. Twarz jego obciążona była buldożą, żuchwą i tu był ośrodek jego energii, woli, władczej siły, które pozwoliły mu zajść tak wysoko w średnim jeszcze wieku. Zaczęło się zawieranie znajomości i okazało się, że LWZEW jest jeszcze młodszy niż na to wygląda, że w tym roku skończy dopiero 36 lat, jeżeli mnie nie rozstrzelają. A co jeszcze dziwniejsze, wcale nie jest generałem, nawet nie pułkownikiem i w ogóle nie jest wojskowym, tylko inżynierem. Inżynierem? Wychowałem się właśnie w środowisku inżynierskim i dobrze pamiętam inżynierów lat 20. Te błyskotliwe, otwarte umysły, ten swobodny i nienatarczywy humor, ta lekkość i rozmach myśli, łatwość przerzucania się od jednej dziedziny pracy inżynierskiej do drugiej i w ogóle od techniki do życia społecznego, do sztuki. Następnie ta grzeczność, dobry smak, bogaty język, wymowa płynna i niezachwaszczona tanimi słówkami. Jeden trochę muzykuje, inny trochę maluje. U każdego z nich życie duszy odbija się w rysach twarzy. W początkach lat 30. straciłem kontakt z tym środowiskiem, a później przyszła wojna i oto przede mną stał inżynier, jeden z tych, którzy zajęli miejsce unicestwionych. Jednego nie można mu było odmówić, był znacznie silniejszy, pełniejszy krzepy od tamtych. Zachował tę krzepę w barach i w rękach, chociaż dawno już nie były mu one potrzebne do pracy. Wolny od skrupułów uprzejmości, spoglądał ostro, mówił tonem zdecydowanym, nie spodziewając się nawet żadnych sprzeciwów. Wychowany był inaczej niż tamci i pracował też inaczej. Ojciec jego orał ziemię w najzupełniej ścisłym i dosłownym sensie. Lonia Zew należał do tych umorusanych, ciemnych, wsiowych chłopców, o których pisali Bieliński i Tolstoj, biadając, że talenty giną w zarodku. Łomonosowem nie był i sam by nie trafił do akademii, ale talenty miał, a musiałby także orać ziemię, gdyby nie rewolucja. Doszedłby do dostatku, bo był bystry, zmyślny, może wybiłby się nawet na kupczyka. Jako że czasy były sowieckie, poszedł do komsomołu i właśnie to jego komsomolstwo prędzej niż inne talenty wyrwało go z anonimowości, z nizin, ze wsi. Przeniosło lotem rakiety przez Rabfak i podniosło aż na wyżyny Akademii Przemysłowej. Trafił do niej w 1929 roku, no właśnie w chwili, gdy stadami pędzono do gułagu tamtych inżynierów. Trzeba było co prędzej kształcić swoich ludzi, uświadomionych, oddanych, stuprocentowych i nie tyle nawet znawców samego przedmiotu, ile menadżerów, sowieckich biznesmenów. Chwila była taka, że sławetne punkty dowodzenia nieistniejącym jeszcze przemysłem czekały na obsadzenie i przeznaczeniem powołanych razem z nim było zawładnąć nimi. Życie Zewa stało się łańcuchem sukcesów, girlandą pnącą się wciąż w górę. Te znojne lata od 1929 do 1933, kiedy wojna domowa w kraju prowadzona była nie za pomocą taczanek, tylko psów milicyjnych, kiedy sznury umierających z głodu wlokły się w stronę stacji kolejowych w nadziei, że dojadą do miasta, gdzie rodzi się chleb, ale biletów im nie dawano, dojechać nie mogli i pokornym, siermiężno-postolnym pokotem konali pod płotami dworcowymi. W tych latach Zew
Nie wiedział, że chleb mieszkańcom miast wydaje się na kartki, ale miał studenckie stypendium w wysokości 900 rubli. Prosty robotnik zarabiał wtedy 60. O wieś, której pył otrząsnął z nóg, serce go nie bolało. Jego nowe życie już tutaj się toczyło pośród zwycięzców i rozkazodawców. Nie zdążył przejść praktyki w charakterze zwykłego dziesiętnika. Od razu podporządkowano mu dziesiątki inżynierów, a robotników tysiące. Został inżynierem naczelnym wielkich podmoskiewskich zakładów budownictwa. Od pierwszych dni wojny był oczywiście wyreklamowany od służby. Został ewakuowany ze swoim centralnym zarządem do Alma-Aty i tu wodził rej na jeszcze większej budowie nad rzeką Ili, tylko że pracowali teraz u niego więźniowie. Ci szarzy ludkowie bardzo mało go wtedy interesowali swoim wyglądem. Nie zmuszał on do namysłu, nie przykuwał nawet wzroku. Dla utrzymania się na lśniącej orbicie, na której krążył, ważne były tylko cyfry planu, których oni wykonywali. I Zewuzowi wystarczyło nałożyć karę na obiekt, punkt obozowy, nadzorcę robót, aby już oni własnymi środkami postarali się wykonać normę. Ale ile godzin tam pracowali, jakie racje żywnościowe wtedy mieli, w te detale nie wnikał. Lata wojny na głębokim zapleczu były najlepszym okresem życia Zewa. Takie jest odwieczne i powszechne prawo wojny. Im więcej powoduje nieszczęść na jednym biegunie, tym więcej radości wyzwala na drugim. Zew miał nie tylko szczękę buldoga, ale też umiał szybko i zręcznie chwycić zębami każdą okazję praktyczną. Z miejsca i z wprawą dostosował się do nowego wojennego rytmu gospodarki krajowej. Wszystko dla zwycięstwa. Wyrwij spod ziemi i daj, co trzeba. Wojna wszystko usprawiedliwi. W związku z wojną poszedł na jedno tylko ustępstwo. Wyrzekł się garniturów i krawatów i przybierając barwę ochronną, kazał sobie uszyć chromowe buty i wdział generalski fręcz, ten sam, w którym do nas przybył. To było modne, uniwersalne, nie drażniło inwalidów, ani nie ściągało potępiających spojrzeń kobiecych. Ale kobiety częściej rzucały na niego zupełnie inne spojrzenia. Garnęły się do niego, żeby zaspokoić głód, ogrzać się, poweselić trochę. Wielkie sumy ciekły mu przez palce. Portfel z gotówką pęczniał jak baryłka. Czerwoniec znaczył dla niego tyle co kopiejka, tysiączek tyle co jeden rubel. Zew ich nie żałował, nie szczędził, nie rachował. Rachował tylko kobiety, które przepuścił przez łóżko, a osobno te, które on pierwszy odkorkował. Te rachunki to był jego sport. Zapewniał nas w celi, że aresztowali go przy 290 którejś. Jaka szkoda, że nie dali przekroczyć 300. Była wojna, kobiety były samotne. Prócz pieniędzy i władzy miał jeszcze męską krzepę godną Rasputina, więc można mu było wierzyć. Gotów był opowiadać nam jeden epizod po drugim, ale nasze uszy już nie były skłonne tego słuchać. Chociaż żadne niebezpieczeństwo mu znikąd nie groziło, ale przez te ostatnie lata kurczowo chwytał te kobiety, miętosił i odrzucał tak, jak bierze się z półmiska raka, żuje, wysysa i sięga po następnego. Jak przyzwyczaił się już do ustępliwości materii, do swojego tęgiego, kiernoziego truchtu, którym biegł przez świat. W chwilach szczególnego podniecenia biegał po celi właśnie jak tęgi odyniec, co to mógłby dąb rozszczepić, jak się rozpędzi. Jak się przyzwyczaił, że wśród kierownictwa są sami swoi, że wszystko można uzgodnić, załatwić, zaklajstrować. Zapomniał, że im więcej sukcesów, tym więcej zawiści. Jak dowiedział się dopiero teraz podczas śledztwa, już od 1936 roku wlokła się za nim historia anegdoty beztrosko opowiedzianej kolegom po pijanemu. Dołączono potem do dossier jeszcze jakieś donosiki i meldunki agentów. Przecież kobiety trzeba zapraszać do restauracji, a tam już człowiek komuś w oko wpadnie. A jeszcze znalazł się donos, że w 1941 nie śpieszył się z wyjazdem z Moskwy, czekając na Niemców. Rzeczywiście trochę zwlekał, zdaje się, że przez jakąś babę. Zew baczył pilnie, żeby jego finansowe kombinacje
załatwione były czysto i gładko, ale zapomniał na śmierć, że jest jeszcze artykuł 58. I jednak ta bryła długo by jeszcze mogła wisieć mu nad głową, gdyby nie odmówił w swojej pysze pewnemu prokuratorowi dostawy materiałów dla budowy daczy. Tu jego sprawa obudziła się z letargu, drgnęła i runęła w dół. Jeszcze jeden dowód, że sprawy sądowe mają swoje źródło w interesowności błękitnych. Zakres wiadomości Zecha wyglądał mniej więcej tak. Był przekonany, że istnieje język amerykański. W celi przez 2 miesiące nie przeczytał ani jednej książki, nawet jednej całej stronnicy. A jeśli doczytał do końca jakieś zdanie, to tylko po to, aby oderwać się od ciężkich myśli o śledztwie. Z rozmów wynikało jasno, że jeszcze mniej czytał na swobodzie. Puszkina znał tylko jako bohatera nieprzyzwoitych anegdot. O Tołstoju wiedział chyba tylko tyle, że to jakiś deputat najwyższego Sowietu. Ale czy był za to stuprocentowym? Czy był tym uświadomionym proletariackim elementem kształconym po to, by zastąpić Palczyńskiego i von Mecka? To zdumiewające, ale nie. Pewnego razu omawialiśmy z nim przebieg wojny. Powiedziałem, że od pierwszego jej dnia ani przez chwilę nie miałem wątpliwości co do naszego zwycięstwa nad Niemcami. Spojrzał na mnie ostro, nie chciał uwierzyć. Co ty powiesz? I złapał się za głowę. Aj, Sasza, Sasza, ja byłem pewien, że Niemcy zwyciężą. To właśnie mnie zgubiło. Więc to tak. Był jednym z organizatorów zwycięstwa i przez ten cały czas wierzył w Niemców. Bez przerwy oczekiwał ich przyjścia. Nie dlatego, że ich lubił, lecz po prostu zbyt dobrze znał stan naszej gospodarki, którego ja, rzecz jasna, nie znałem, więc wierzyłem. Wszyscy w celi byliśmy przygnębieni, ale nikt z nas nie upadł na duchu tak jak Zew. Nikt nie widział w swoim aresztowaniu takiej tragedii jak on. Już się przy nas oswoił z perspektywą, że czeka go nie więcej niż dycha, że przez te lata będzie w obozie, rzecz oczywista, kierownikiem robót, że nie zazna najgorszej biedy, jak nie znał jej dotąd. Ale to nie było dla niego żadną pociechą. Zanadto był wstrząśnięty ruiną swego wspaniałego życia. Przecież tylko ono, to jedyne w świecie życie, niczyje inne, interesowało go w ciągu całych 36 lat. I nieraz, siedząc na łóżku, przy stole, podparwszy swoją nalaną twarz krótką, grubą ręką, z wyrazem zagubienia w zamglonych oczach, zawodził cicho, przeciągle. Porzucony, zapomniany, od najmłodszych swoich lat, na sierocy los skazany. I nigdy nie potrafił dokończyć. Tu wybuchał szlochem, całą siłą, która z niego parła, ale nie mogła przebić tych murów, obracał na żal nad sobą samym. I nad żoną. Żona, od dawna niekochana, teraz co 10 dni, częściej nie było wolno, przynosiła mu sute, dostatnie paczki żywnościowe, bielutki chleb, masło śmietankowe, czerwony kawior, cielęcinę, wędzonego jesiotra. Dawał nam po kanapce, po szczypcie tytoniu, garbił się na swoim porozkładanym żarciem i grającym zapachami i barwami obok sinawych ziemniaków starego konspiratora i znów lał ślozy podwójnym strumieniem. Wspominał na głos o łzy swojej żony. Całe lata les, to przez miłosne karteluszki znalezione w spodniach, to znów przez damskie majtki w kieszeni palta, wetknięte tam w pośpiechu podczas wycieczki samochodem i później zapomniane. I kiedy tak go rozbierała gorąca żałość nad sobą, spadała z niego kolczuga złowrogiej energii i mieliśmy przed sobą zbłąkanego i jednak wyraźnie dobrego człowieka. Dziwiło mnie, że potrafi on tak szlochać. Estończyk Arnold Suzy, również mieszkaniec naszej celi, ten z igiełkami siwizny we włosach, tak mi to objaśniał. Brutalność zawsze podszyta jest sentymentalizmem. To prawo kompensacji. Na przykład u Niemców taka kombinacja jest nawet cechą narodową. I na odwrót, Fastenko był z nas wszystkich człowiekiem najbardziej rześkim, chociaż z wielu był jedynym, który nie mógł już liczyć na to,
że przetrwa i wróci na wolność. Obejmując mnie, powiedział: przy prawdzie stać to jeszcze mało, siedzieć za prawdę sztuką całą. Albo